Siemanko, ja jestem Michał i witam w drugiej części Road to Pro z Saremy. Lecimy! No niestety, już zaczęło lecieć nawet pakistańskie disco pod naszym namiotem. Jak mam nadzieję, kochała pakistańskie disco, daje. Dlaczego niestety? Niestety, bo już musiałem iść, a dokładnie idę na start honorowy. Oficjalnie rozpocząć rajd Saremy. Mam do tego miejsca gdzieś 19 minut spacerkiem, więc jak najbardziej zabrałem sobie wszystkie graty ze sobą, a idę. Poczekam na zerówki, na pierwszą załogę. Poczekam również na ostatnią załogę. A potem się przemieszczę na odcinek numer 4 w Kuresare, który jest, tak jak już milion razy wspomniałem, rozgrywany po parku przy zamku. Już mam wstępny plan ułożony w głowie na temat jutrzejszego dnia. Jak się uda, to zaliczę 3 odcinki. Nie wiem, czy wszystkie 3 będą pełne, tak zwane. Ale jest kilka pomysłów, jest kilka wizji, po rozmowie z braćmi pawłowskimi po zapoznaniu jest kilka fajnych miejsc i co najważniejsze, łatwo dostępny, więc spokojnie mogę tam dojechać, podejść, rozłożyć się, zrobić co mam zrobić, spakować się znowu do auta i jechać na następne miejsce. Także jak najbardziej mnie to cieszy, bo ten rajd, pomimo że jest rozrzucony dosłownie po połowie wyspy, jest dosyć kompaktowy. Zobaczymy jutro, jak to będzie wyglądać. Na razie dzisiaj skupiam się na dzisiaj i wieczorem wpadnę do chłopaków na wieczorny serwis, zobaczyć co wymyśli, żeby jeszcze poprawić się w aucie. Ja na szczęście nie muszę kręcić, ale z miłą chęcią po prostu zajdę, popatrzę, pogadamy chwilę, wrócę do hotelu i zacznę się zajmować tym, po co tu przyjechałem, mianowicie zdjęciami, wrzucaniem materiału i ustalaniem sobie planu na jutro. Także widzimy się już na rampie. Suure, suure aplausi! Mitmekordne Jerozolimi meister Hardi Mets on tulemas siit Simo Koskinenile koos üle poodiumi ja täpselt sama auto on siis taastatud ja Hardi on täna siin Saaremaa rallil kohal. Patrząc na to, gdzie jestem, mogę powiedzieć tylko wprost. Rozpoczynamy 54. Rajd Sarema 2021. Coś wspaniałego. No ta godzina i rampa. Uczcie się. Nikolaj Kempa, Marcin Szeza. Hello to everyone. This is your first rally L5 car. Yes, yes. That will be, I think, a big, big bag of pleasure. And I hope that we will stay here until tomorrow night and enjoy driving this fantastic. Tükki 14 korda Saaremaalt startinud Timmu Kõrge. Kurwa na wyjeździe, jeszcze raz głośność. Zaspawali tłumik, wsadzili druciaki. No i dopiero wtedy jest akceptowalne, nie? Dzwonię szybko do chłopaków, żeby druciaki na już dokupić. Generalnie na Saremie jest jeden mały problem. Otóż nawet R5, które są budowane ze ścisłą specyfikacją i tam nie da się włożyć nic tak naprawdę innego, prócz zdjęcia wężki, są za głośne na ten rajd, więc kombinuje się gdzieś tam z druciakami i tak dalej. I te druciaki, które przychodziły na BK, potem były wyciągane. Tylko problem polega na tym, że przy wyjeździe z serwisu znowu sprawdzali głośność. Także musi być 103 dB jak amen w pacierzu i nawet R5 nie spełniają tego wymogu. Także nie wiem, ale takie mają podejście, co ja mogę zrobić.
przed startem, czyli to, co lubię najbardziej. Rampa mnie nigdy jakoś nie cieszyła, nie zadowalała do końca, ale właśnie przebywanie wokół rajdówek na wolnych obrotach między zawodnikami jakoś tak dziwnie buduje we mnie atmosferę, napawa mnie mocną energią, ta pasja, to skupienie, zaangażowanie, to pewnego rodzaju podniecenie sytuacją, jaką jest no, start oficjalny do rajdu, czyli tak naprawdę zaraz po przekroczeniu tej umownej linii na rampie zawodnicy już uczestniczą w pełni w rajdzie, jadąc na pierwszy też OS. To jest naprawdę olbrzymia bomba emocji i olbrzymia bomba takiej energii, która właśnie nakręca mnie do działania i dlatego cytując nazwę jednego z programów internetowych, który miał swój chwilowy epizod, pozdrawiam Cię Areczku, lubię to robić. Stan aktualny jest taki, bracia Pawłowcy zjechali z rampy, więc rozpoczęli już swój rajd. Ja w tym momencie mam około kilometra do miejscówki, którą sobie upatrzyłem na czwartym odcinku. OS się zaczyna 19... Kurde, nie pamiętam. 19:22. Także de facto muszę biec. No tak się to wszystko rozjechało, ale jak jest 130 załóg, no to sorry, ale... No niestety, tak czasem jest. Słońce mocno zachodzi, także trzeba będzie gdzieś uważać i pomyśleć nad ustawieniami aparatu. Bo mówię, tutaj każdy sposób, żeby uchwycić dobrze klatkę, jest na wagę złota. Idę już teraz szybko, bo z tego co widzę, pada mi bateria. Muszę dotrzeć na miejsce, rozłożyć się ze sprzętem i wymienić wszystkie baterie. Ta, powoli do mety. Uwaga na krawężniki. Taki mam zapis. Już 60 chyba 5 załoga, tak więc wiele nie pozostało jeszcze załóg do naszej Hondy, ale tak 65, niewiele pozostało do naszej Hondy, ale już odczuwam zmęczenie, już trochę tak mnie łamie, muszę wrócić tam do Sąpola, bo został z moimi rzeczami złoty chłopak, dziękuję Ci bardzo Sąpuś, muszę wrócić po jakiś żelik energetyczny, bo po prostu jadę w dół, nie? Masakra, jest tak ciemno, to ledwo co widzicie mnie, ale jest tak cholernie ciemno, że no wręcz niebo jest czarne. Masakra, ale fajnie tu jest, fajny jest ten park i safociarze bardzo mili. Nie gonią, nie krzyczą, ludzie przebiegają między rajdówkami, między przejazdami rajdowego oczywiście i też nie ma z tym problemu, także poziom organizacyjny jest ok, naprawdę jest jak najbardziej ok, na tę chwilę jak najbardziej. Saremka polecam.
2 prawy z drogi, krótki, 35 plus prawy krótki beton, do 5 lewy krótki beton, nie wypuść, 30 zhamuj, 5 lewy krótki beton i 4 prawy betony, 30 słupek, 6 lewy, bardzo długi przez gard wyjście, słupek, 70 hamuj, późny, 4 prawy, bardzo nie... Wywiady? Nie wiem, ja nie znaju. Panie Maju po angielsku. A powiedz po polsku. A się zdziwi, co? Hello. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest ok, przyjechaliśmy tutaj, we come here, we drive to gravel stage, but organizer make a tarmac stage, but ok, we have a good time, we have a 4 or 5 place in class, everything is ok, we were waiting to tomorrow gravel stage. Did you enjoy the city stage? Yes, it's ok, everything ok. Okay, jest już końcówka OS-u, ale my już idziemy na serwis. Zobaczcie, co tam z chłopakami. Aktualnie 4 miejsce na 13. Jakieś tam drobne problemy przestoju samochodu się pojawiły, ale... Powiem tak, te gazy idą takim piecem, że aż mnie... Ale naprawdę, naprawdę warto. Pięć po wpół do północy, więc zaraz zacznie się nowy dzień. Ja dopiero wracam z serwisu. Chłopaki jeszcze tam ostatnie szlify tej Hondy robią. Po całym dniu jakieś tam popraweczki. Potem trzeba posprzątać cały serwis. No, a ja idę w tym momencie do hotelu, ale no nie spać. Ja idę do hotelu zrzucić cały materiał, ale to calutki, łącznie z wideo, ze wszystkim. Wrzucić akumulatory do ładowania, obrobić kilka zdjęć z dzisiejszego dnia, żeby zespół mógł używać ich w social media. Także idę sobie powoli do hotelu i działam, bo noc jeszcze paradoksalnie długa. Odcinki rozgrywane są dosyć wcześnie, więc muszę wcześniej przyjechać. Zostawiłem chłopaków w serwisie. Teraz jadę na pierwszą miejscówkę, mam w okolice 35 minut. Także jadę totalnie wyspany, nieprzytomny, ale powiem wam szczerze, że adrenalina tego miejsca bardzo niweluje wszelkie braki. Otóż wczoraj bardzo mało zjadłem, mianowicie wypiłem chyba ze 2 energetyki czy 3 i zjadłem jednego batona, dosłownie Snickersa, i to było moje całe wyżywienie tego dnia. Dzisiaj postaram się zjeść znacznie więcej, dlatego też czasu trochę będzie, nie powiem, że więcej, ale będzie więcej, bardziej zorganizowany, więc wydaje mi się, że jak najbardziej będzie ok. Dzisiaj no, w planie są 3 OS-y na chwilę obecną, więc nie wiem, na ile to się uda.
się meta, bo mam nadzieję, że chłopaki skończą dosyć na wysokim miejscu. Aktualnie są czwarci po pętli, więc wydaje mi się, że mogą to utrzymać, chociaż będzie ciężej niż wczoraj. Sam Adrian to przyznaje. Witam na estońskich szutrach! Woo! Ja już właśnie zaparkowałem. Witam na estońskim szutrze, już tak oficjalnie. No faktycznie jest twardy jak beton, a te wszystkie kamyczki, które są wokół, są cholernie śliskie. Także to, co mówił mi Adrian podczas wieczornych posiedzeń, że trzymanie linii jest kluczowe tutaj. Zgadza się, jest kluczowe. Jedzie się jak po asfalcie, ale wystarczy trochę zjechać i już. No cóż, ja już jestem na pierwszej miejscówce. Praktycznie już do niej dochodzę. Jestem mega ciekawy. Dawno nie byłem, wręcz lata temu byłem dopiero na szutrowym rajdzie. A co dopiero w Estonii. Także pora rozdźwiczyć ten rajd. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jest godzina 8.36, słońce zaczyna wychodzić, ponieważ chmury się przesuwają w stronę, nazwijmy to, stolicy wyspy, czyli Kurasare, tam gdzie jest tak naprawdę serwis. I tam koło 11 ma gdzieś padać, więc się tak rozglądam trochę nerwowo, czy coś pokropi, czy nie pokropi. Fajnie tu jest na tym przeszycie, że tak powiem. Nie wiem, no to jest po prostu krzyżówka. W teorii nie powinni latać, a w praktyce bywa różnie. I tak to właśnie jest na tych rajdach. Ja jestem zachwycony. Te szutry, tak. To, co się upierałem tyle lat, zwracam honor. Nigdzie nie poczuję się prędkości i tej adrenaliny, jeśli nie na luźnej nawierzchni. Bez względu na to, czy to jest śnieg, czy szuter. Za dużo w Polsce jeździłem po asfaltach i troszkę mi się zapomniało, jak to jest. A szutry, które są w Polsce jako łączniki na tych rajdach asfaltowych, no też są bardzo wolne. Więc jakby ten szuter wtedy nie ma tego uroku, aż takiego. Jeden się kurzy, a tu się jeszcze... Może hopa przez drogę lewą? Do zahać, sześć lewy, wąsko, nie wypuść. Trzydzieści sześć minus, prawy długi. 100. Krótki, 7 prawy, do 7 lewy. 60. 6 lewy, krótszy. 50. Późny, 5 plus prawy, krótszy. Przechodzi 5 plus lewy. 120. Hamuj, 5 minus, prawy długi. Wiem, że gazy będą latać na tej hopie, ale coś muszę zjeść, więc stwierdziłem, że przejdę się już do auta, pojadę na następną miejscówkę i tam po prostu coś wszamię, bo nie chcę potem ganiać na wariata. Tu są kary naprawdę drakońskie i dla nas razy 4,6. Także wolę sobie 10 mniej od dopuszczalnej dojechać, na spokojnie sobie zjeść, na spokojnie sobie wszystko ogarnąć i cóż, i wtedy będzie z głowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To English, in English? Yes, how this today was? It was a Turkish section.
This stage is a little tricky in the forest, but first stage is beautiful, faster and everything is okay. Thank you. Jest wszystko git. Kamienie powypadały. Prosta robota. Przeklikać wszystko, sprawdzić łożyska, sprawdzić to, co uderzyli tym kołem, co tam się podziało. No i w zasadzie tyle, nie? Ile? 40 chce? 35. Już jest pełno. 32 i pełno. No to. No. Więcej nie wlejemy. No nie da się. Dzięki. Dzięki. Okej, okay, czekaj, stoimy. Kartę oddaj. Pociąg inny. What? What? Stage is closed. Oh, okej. Okay. So, something happened. We don't even know yet. Zapytaj się, czy wyłączy silnik. Engine? Off? Okej, okay, gaś. Drogie panie, drodzy panowie, drodzy państwo, otóż znalazłem to miejsce, które sobie upatrzyłem. Mianowicie wygląda ono, uwaga, tak, to tam, to jest dalej Bałtyk. Jest to najbliżej położone miejsce względem Bałtyku i odcinka. Jest cholernie zimno, bo tak naprawdę teraz wieje, nawet nie wiem jaka jest temperatura, ale odczuwalna jest gdzieś koło minus milion. Zero absolutne to przy tym pikuś. Prawe straszy, 60, 6 lewy odsłupka, zacisk, do 5 plus, prawy otwiera, przechodzi 7 lewy, bardzo długi, 30, 4 plus lewy, dłuższy słupek, 30, zahacz, 5 plus, prawy dłuższy i 7 lewy długi. Słupek, do 6 lewy słupki, do 5 prawy krótki słupek, do słupki 6 minus lewy dłuższy, 40, słupek 5 plus lewy krótki, 30, zhamuj, 5 minus prawy dłuższy.
słupek, 4 plus lewy dłuższy. Dobra. Z 10 szybciej. Teraz spoko w miarę, co? Fajnie, kurwa. Tam u Michała fajnie chyba też. Też było w miarę, no. Zakochałem się w tym miejscu. Zakochałem się w tym OS-ie. W sumie mógłbym tu zostać, ale nie mogę. Muszę jechać na następny OS. Podobał mi się ten widok, ten klimacik. Jest przez minutę totalna cisza, aż kuje w uszy. Spokój. I nagle wypada rajdówka, która wkleja się do zakrętu na pełnej bombie. I to robi wrażenie. Bardzo, bardzo fajny rajd. I bardzo fajny OS. Tylko muszę jeszcze drogę znaleźć, żeby nie iść drogą, bo jest trochę ciężko. Już sobie ustaliłem plan działania, już miałem dłuższą przerwę, niby zaplanowaną, ale spojrzałem jeszcze raz na mapę i między tym odcinkiem, a na który chciałem jechać, a na tym, na którym w tym momencie jestem, jest bardzo blisko nawet ta sama dojazdówka. A że chłopaki kończą najpierw Super OS, potem zjeżdżają na serwis, a dopiero później jadą na ten odcinek, na którym pierwotnie miałem być, stwierdziłem, że dowiedzę ich od strony mety. Niestety już czołówka przejechała, mijałem Fiestę w WRC między innymi. No ale to oznacza, że jeszcze chwila i się chłopaki pojawią, żeby z nimi coś może zamienić trzy słowa albo cyknąć im fajne zdjęcie. Być może się ucieszą, bo naprawdę niewielu Polaków spotkaliśmy, raptem dwie osoby, nie licząc jakby zespołów startujących tutaj, ale fajnie zobaczyć czasem kogoś znajomego. Uspokój się. 50. 6 minus lewy, krótszy indos, hamuj późny, 3 plus prawy. 60. Przez szczyt celu i 50, hamuj, 4 plus lewy, dłuższy. 20. Bardzo. 30. Lot na 60, 4 prawy dłuższy. Gorzej pewnie, co? No, od niego będzie gorzej trochę. A od siebie? Lepiej, z 2 sekundy. Nasz jakiś w TV idzie. Nasz foto. Jakiś. Hello. Siema. Zaraz ze 2 babole na początku. Ale jest zajebiście. Tamten odcinek pierwszy w pętli to jest kosmos jaki. A więc tak, robota wykonana, jeśli chodzi o odcinki, bo już nie zdążę na ten następny. Jadę na serwis. I co? I spotkamy się z chłopakami na serwisie, tam coś nagramy jeszcze i pogadamy sobie chwilę. Oraz co? No meta! Trzymam kciuki, oby skończyli. Jak na razie tam nie ma żadnych problemów z tym. Adrian marudzi na jakieś tam babole, ale jego babole, będąc w czołówce klasy dość licznej, są niczym, także bardzo ładna jazda. Ale jeszcze nie wyrokuję, jeszcze nic nie mówię, dlatego że rajd się nie skończył. Będziemy się cieszyć już po wszystkim, już na mecie. Oczka się świecą jak małemu dziecku, no. Dobra, możemy się zamykać. No. Zaklejone. Dobra. Do pekacji, to powoli idziemy. 10-15 litrów. To zobaczymy, ile wejdzie, bo tak, żeście tu nie przejechali, to teoretycznie w informacji z 3/4 lepiej mieć. Nie, no rację, okej. Uwaga. Uwaga.
Byliśmy kalogonami, ale to jest niepotrzebne, już się zupełnie. No bo myśmy już zgrali. Nie. Kurwa, bo jeszcze agregat z tyłu mocy, to wszystko to jest chuj roboty. Nie wiem, czy czasu by nas starczyło. W Polsce zazwyczaj jest na skrajnych alejkach, a tu jest na samym środeczku. Samym środeczku. Dobra, gdzie jest Ruska? Tu mi coś śmierdzi jakimś tanim. 5,29 euro. Ty, czekaj, bo tu są jeszcze. 7,9, Bianco 3. Ale to nie nasza półka już. 27, nie no, tego to pijemy, a nie lejemy. Tak. Tam masz 3,99 na dole. Ale to jest jakiś pakiet, proszę bardzo, to mamy zwycięzcę. Plan jest dosyć prosty, a jednocześnie skomplikowany, ale do skoordynowania. Ja idę w tym momencie na metę i tam mamy małą niespodziankę, którą już przebitkę widzieliście, jak się do tego zabieraliśmy. A jak wyjdzie, to sam jeszcze nie wiem, muszę zobaczyć. Także biegnę na metę i tam sobie poczekam na nich. To co miałem na tych zawodach tutaj, ja pierdyka, to po prostu masakra. Też może trochę zaciśnienia zrobiłem, że od razu musi być te... Musi być poważnie, a tutaj... Bo się dzieją historie, bo on bardzo się dobrze rozpędza i dobrze hamuje, tylko... Trzeba szukać przyczepności, koordynować odpowiednio. No, jeśli się wydaje, no. Że... dobra, kurde, zaraz tu zahamujemy. Mm-hmm. Tu jest... No. Tak jadą były tam. Jadą, są na trasie. Jadą? Jadą. No. To w ostatniej chwili jest tak trochę przed zmierzchem. No, też panikowali. Za 15. No to myśmy dzisiaj rano tak właśnie trwali. Tak, było szaro, nie? No. Wyjeżdżali no, ciemno, 4 km. Ciemno. Nie? Rano jeszcze było szaro, na tym właśnie, że tak nie było widać ślini. No fajne są, wiesz, te endurity są dużo lepsze, bo są twarde, tak? Nie ma takiej destrukcji, zobacz, jedyna rzecz, no na jednym odcinku to jest dobra, to jest to, tak? No. Tu jakiś kamień poleciał, to... Gratulujemy. Panie kierowniku. Jedzie. I drut piszczy. No dziękujemy. Co mam ci powiedzieć? Bardzo dobrze. Takiego rajdu to chyba jeszcze nie pojechaliśmy, przynajmniej ja. Przed rajdem myśmy obstawiali, że siódme miejsce, szóste, tak w ciemno, będziemy zajebiście zadowoleni, a wyjechaliśmy pudło, także co tu więcej mówić. Nie, on to czoło. Musimy się zakradniemy się z drugich. Ola ekipa, Adrian Pawłowski, Mateusz Pawłowski. Yes, first I feel, and this is amazing, really. Great job my team, my co-driver, I thank the wild sponsor for support. I will remake it. So the third place, we have to go back home. Thank you. Okay. Nie wiem co się nagrało, nie wiem co wyszło, ale dla nas co pójść, polej. Gładki,
dziękuję ci bardzo za przedmiły wyjazd. Sąpuś, pipi, saremka, saremka. Dawać, dawać, dać, oddawać. Tobie też, Sebuś. Ura! Zakurzone jakieś z zeszłego roku. Także mamy trzecie miejsce jako zespół. I cóż, dzięki za oglądanie. To było Road to Pro z Saremy. Michał, ale myślę, że Road to Pro nie kończy się na mecie tego odcinka. Jeszcze mamy 1400 do domu. Nie, ty powiedz, ty powiedz. Powiedz mu coś. Hasło. Taki zapał kluczem. Error, error. Hasło nieprawidłowe.